Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro Galilejskie, przemierzając posiadłości Dekapolu. Przyprowadzili mu głuchoniemego i prosili go, żeby położył na niego rękę. On wziął go na bok osobno od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka, a spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: Efata, to znaczy otwórz się. Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić. Jezus przykazał im, żeby nikomu nie mówili, lecz im bardziej przykazywał, tym gorliwiej to rozgłaszali. Pełni zdumienia mówili: dobrze uczynił wszystko. Nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Usiądźmy. Czytamy z pierwszej księgi królewskiej, podejmuje temat szalenie bolesny w historii ludu Bożego, mianowicie temat rozłamania się tego ludu na dwie części. I jednoznacznie autor tego tekstu przypisuje winę za to, co się stało grzechom Salomona. Zaznaczył autor, że ta technika współczesna potrafi nawet najbardziej zrównoważonych kaznodziejów rozproszyć. Zaznaczył autor, że ze względu na sługę umiłowanego, jakim był Dawid, nie stanie się to za rządów samego Salomona, stało się to za rządów Roboama. Mianowicie 10 pokoleń znalazło się w królestwie, można by powiedzieć, schizmatyckim, odebrane od rodu Dawida, a przy dynastii Dawida pozostało tylko pokolenie Judy oraz Beniamina. Chciałbym zwrócić uwagę na to, że w gruncie rzeczy przetrwał tylko ten lud drugi, ten lud, który był zgromadzony wokół Dawida i jego dynastii. Królestwo Izraela, niezależnie od tego, jaka jest historia tej nazwy, Królestwo Izraela, lud Izraela uległ rozproszeniu, wynarodowieniu się, roztopił w tyglu różnych narodów. Stało się to w czasach najazdu asyryjskiego. Dopiero kiedy druga klęska przyszła na dzieci Jakuba, to znaczy najazd babiloński, dopiero właśnie tamte pokolenia Judy i Beniamina jednak wypracowały w sobie zdolność zachowania tożsamości i tak dalej, tożsamości, która zresztą trwa po dziś dzień. Otóż my, kiedy w wierze czytamy Stary Testament, nie mamy wątpliwości, że działo się to ze względu na Jezusa Chrystusa, który miał się narodzić jako potomek Dawida i w związku z tym to pokolenie Judy
zachowało swoją tożsamość, żeby właśnie w nim niejako w swoim naturalnym środowisku Syn Boży został przyjęty i wychował się i był wprowadzony w zwyczaje religijne tego ludu. Ja bym zwrócił uwagę na taki szczegół, który na ogół nie zauważamy, a szczegół niezwykle istotny, mianowicie kiedy nie tak dawno, bo 2 lutego wchodziliśmy Matki Bożej Gromnicznej, święto ofiarowania Pana Józefa w świątyni jerozolimskiej. Wśród tych osób, które uradowały się z przyjścia Mesjasza, które rozpoznały przyjście Mesjasza, obok Symbaleona była także prorokini Anna. Ewangelista zaznacza, że z pokolenia Asera. W tamtych czasach już pokolenia izraelskie były zagubione, rozproszone, z nich w dużej mierze później kształtowała się Samaria, to byli potomkowie pogan zmieszanych z owymi potomkami Izraela, ale ewangelista zaznacza, że ta Anna była z pokolenia Asera, czyli jednego z 10 tych pokoleń zamówionych. Krótko mówiąc, jest to sygnał, że Pan Jezus przyszedł, żeby gromadzić rozproszone dzieci Boże, przyszedł jako Zbawiciel nie tylko ludu swojego żydowskiego, ale także tych pokoleń zagubionych, ale także tych pogan, którzy w ogromnej większości przecież zamieszkiwali ziemię. To bardzo mocno jest podkreślone w dzisiejszej Ewangelii, mianowicie zanim Pan Jezus przyszedł nad Jezioro Galilejskie, ewangelista zapisuje, że był w okolicach Tyru, Sydonu i przemierzył posiadłości Dekapolu. Tak on przyszedł jako Zbawiciel wszystkich, nie tylko synów pokolenia Judy. Ewangelia dzisiejsza też jest szalenie i prosta, i zarazem głęboka w swojej treści, mianowicie uzdrowienie głuchoniemego. Myślę, że każdy z nas miał jakieś kontakty z ludźmi naprawdę głuchoniemymi. Ja nie zapomnę, jak byłem wezwany do chorej staruszki, żeby ją wyspowiadać i udzielić komunię świętą. I babcia kompletnie głucha, no nie byłem w stanie zrozumieć czegokolwiek, co ona mówi, ale przede wszystkim nie byłem w stanie jej przekazać czegokolwiek. No wiadomo było, że ona rozumiała, że to sakrament, że przebaczenie Boże i tak dalej, ale pokutę zadać. No, zadaj babci pokutę, jak nie masz słów, prawda? I już wpadłem na genialny pomysł, mianowicie wkładam jej do ręki różaniec. Koraliki, po co mi koraliki? Prawda? I takie były. Ja tutaj taką anegdotę opowiadam, ale ten fakt, że człowiek głuchoniemy, to jest człowiek bardzo istotnie pozbawiony takich normalnych środków wzajemnego kontaktu. I zobaczmy, że Pan Jezus bardzo dostosowuje się do tej sytuacji. No nie da się do Niego mówić, bo niczego nie usłyszy.
I w związku z tym Pan Jezus wziął go na bok, włożył palce w jego uszy, żeby zrozumiał, że czym chce go obdarzyć, że chce mu udzielić, może przywrócić, a może zupełnie na nowo udzielić daru słuchu, i śliną dotknął jego języka. Tak będziesz mógł wszystko słyszeć, rozumieć i mówić. A spojrzawszy w niebo, rzekł: Efata. Warto wiedzieć, że w Kościele, zwłaszcza w Kościele starożytnym, ta scena była ogromnie ważna dla wyjaśnienia sensu i skutków sakramentu chrztu. W ogóle wyraz Efata, po aramejsku otwórz się, miał streszczać istotę tego daru, jaki jest udzielany w czasie przyjmowania Chrztu Świętego. To znaczy jest to dar otwarcia słuchu, ale słuchu duchowego, bo ja tutaj tak próbowałem przypomnieć, jak wielkim nieszczęściem jest brak możliwości słyszenia i kontaktu za pomocą słów, ale taka choroba ogarnia, myślę, że ogromną liczbę ludzi, którzy są głuchoniemi duchowo. To znaczy słuchają, ale nie słyszą. To jest wielka tajemnica, że masz dostęp do Słowa Bożego, czytasz, jesteś inteligentny, potrafisz nawet wyjaśniać różne symbole, które ułatwiają zrozumienie tekstu. Słyszysz, słuchasz, ale nie słyszysz, a w związku z tym nie rozumiesz Słowa Bożego, jakie w tych słowach jest ci przekazywane. A jeżeli nie słyszysz ani nie rozumiesz, to też nie jesteś w stanie dzielić się tym słowem. Także ta Ewangelia w nas jakoś oby wzbudziła tęsknotę za taką pełnym i coraz większym darem słuchu duchowego i darem dzielenia się tym Słowem Bożym, które usłyszymy. I może na tym zakończę to moje rozważanie dzisiejszego Słowa Bożego. Tak czy inaczej, spróbujmy jakoś tak bardzo, bardzo dziękować Panu Bogu za ten dar chrztu, dar, w którym zostaliśmy obdarzeni godnością dzieci Bożych, godności dzieci Bożych i uzdolnieni do nie tylko słuchania, ale słyszenia Słowa Bożego i wypełnienia.